Witam bardzo serdecznie. Kolejny punkt pamięci, kolejne miejsce wyjątkowe. Ksiądz rotmistrz Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski urodził się 23 sierpnia 1918 roku w Sanoku. W gimnazjum wstąpił do harcerstwa i przysiędze harcerskiej wierny był przez całe swoje niezwykłe życie. W 1938 roku po maturze przyjechał do szkoły podchorążych rezerwy kawalerii w Grudziądzu, którą ukończył w 1939 roku z przydziałem do 20 pułku UAN. Podczas szkolenia w Grudziądzu prowadził także drużynę zuchową skupiającą dzieci oficerów Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Z tym pułkiem walczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku. 18 września otoczony został wraz z pułkiem przez Armię Czerwoną i wywieziony do obozu w Kozielsku. Został cudem uratowany od śmierci w Katyniu wraz z grupą 250 jeńców. W 1941 roku przedostał się do wojsk generała Władysława Andersa. W Iraku organizował odrodzony pierwszy pułk ułanów krakowieckich. Przeszedł cały szlak bojowy. Iran, Irak, Syrię, Liban, Palestynę. Był także w Indiach. Służbę wojskową zakończył w stopniu rotmistrza pierwszego pułku ułanów krakowieckich. W Anglii studiował w Oksfordzie, a następnie wstąpił do seminarium polskiego Fort Half Lake w USA. Święcenia kapłańskie przyjął w Detroit w 1954 roku. Uzyskał stopień doktora filozofii i magistra teologii. Wykładał teologię i literaturę. Był duszpasterzem młodzieży i licznych grup polonijnych oraz naczelnym kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego na obczyźnie. Napisał ponad 150 prac naukowych oraz publikacje świadczące o Golgocie Wschodu i zbrodni katyńskiej. Wrócił z emigracji do Polski w 1989 roku. Ksiądz Zdzisław Peszkowski był także kapelanem rodzin katyńskich. W 1970 roku był prałatem domowym papieża Jana Pawła II. Przez całe swoje życie od ocalenia walczył o prawdę, o godne upamiętnienie ofiar straszliwej zbrodni, o cmentarze w Katyniu, Miednoje i Charkowie. To on, świadek tej najpotworniejszej zbrodni, wołał w Warszawie. Przebaczamy oprawcom, będziemy jednak pamiętać, aby nic takiego nigdy się nie powtórzyło. Do Grudziądza rotmistrz Zdzisław Peszkowski wrócił w 1990 roku. Uczestniczył wtedy w drugim zjeździe kawalerzystów II RP. W 1995 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela Grudziądza. Kiedy 3 maja 2000 roku ksiądz Zdzisław Peszkowski odsłaniał i święcił grudziądzki pomnik katyński poświęcony 165 oficerom polskim, mieszkańcom naszego miasta, zamordowanym w Katyniu, Miednoje i Charkowie, mówił: do końca świata ludzkość wstydzić się będzie za tę zbrodnię katyńską i za kłamstwo tej zbrodni. Przyjeżdżał do Grudziądza na zjazdy kawalerzystów II Rzeczpospolitej i inne ważne uroczystości. Skromny, z krzyżem harcerskim na sutannie, zostanie na zawsze w naszych sercach i naszej pamięci. Zmarł 8 października 2007 roku w Warszawie. Spoczął obok księdza Jana Twardowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Czuwaj! Szanowni Państwo, to też miejsce pamięci, gdzie zawsze jesteśmy. Ja bardzo serdecznie proszę o złożenie wiązanki kwiatów przy pomniku i przy pomniku rotmistrza Zdzisława Peszkowskiego i przy pomniku katyńskim, wszak nierozerwalnie jest z jego nazwiskiem związany. Bardzo proszę panią Marię Chojnacką w towarzystwie naszych ochotniczych kawalerzystów i bardzo proszę delegację Urzędu Miejskiego z panią dyrektor Justyną Signerską.
Dziękuję bardzo, niech się przewrócę. Proszę Państwa, uroczystość została przygotowana przez kupiec Grudziądz z Związku Harcerstwa Polskiego pod komendą harcmistrza pana Piotra Jezierskiego, który również jest przyjacielem fundacji i kawalerii. Proporzec, który nam towarzyszy od pierwszych chwil, został tych proporców w poczcie są. Przedstawiciele Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej imienia 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Bardzo dziękujemy. A teraz, proszę Państwa, udajemy się do bursy. Mamy niedużo czasu, żeby chwilę odetchnąć, jeśli Państwo. A potem pojedziemy do teatru na piękny film godzinny Wieniawa. Myślę, że trochę się spóźnimy tam, bo tam będzie 11:30, ale może nie za długo. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Tutaj dzisiaj ten szlak pamięci, dzisiaj kończymy, ale to wcale nie znaczy, że jeszcze nie będziemy w różnych miejscach wykładać. Dziękuję jak najserdeczniej wszystkim Państwu tu obecnym. Wszystkim, którzy chcieli złożyć kwiaty, znicze, wymienionym z nazwiska i niewymienionym. Wszyscy jednakowo się przyczyniliście do tego uroczystego dnia i tego uroczystego wieczoru. Bardzo, bardzo gorąco. Za mną. Ale mi się przyczyniłeś, że jeszcze nie